Cześć, z tej strony ola3dookarni.pl. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jakie błędy najczęściej popełniają osoby początkujące oraz dodatkowo pokażę 3, a raczej 4 różne sposoby na łapanie nitki na szydełku, więc zaczynamy! Dzisiaj ja sobie przygotowałam tutaj 4 różne próbniki. Nie są idealnie płaskie, ale mają tylko pokazać tak naprawdę tutaj przykłady. I teraz tak, pierwszy próbnik to oczka łapane standardowo. One są specjalnie płaskie, żeby wszystko było widać z prawej strony. I to są półsłupki, które wbijamy normalnie, czyli w całe oczko. Ja za chwilę będę pokazywała przykłady oddzielnie. Ok, to jest pierwsza próbka. Druga próbka wygląda nieco inaczej. Już widać, że coś tutaj jest inaczej niż przy tej pierwszej. Tutaj oczka łapane są tylko za tylną nitkę. Też są półsłupki, ale nie są wbite w taki sposób, a wbite tylko w tylną nitkę. Czyli jak mamy tutaj dwie nitki, to wszystkie są robione na tej tylnej nitce. Ok, trzeci przykład. Niby na pierwszy rzut oka wygląda normalnie, ale jak sobie popatrzymy od lewej strony, ja wiem, tu są nitki, to zostaje nitka na każdym rzędzie. To jest próbka, na której oczka, półsłupki robione są tylko na przedniej nitce, czyli nie w całość, tak jak było to na pierwszej, nie w tylną nitkę, jak było to na drugiej próbce, a w przednią nitkę, czyli też tylko kawałek oczka. I przez to robótka nie jest taka ścisła, bo bardziej się rozciąga, są większe dziury, choć półsłupki wyglądają bardzo podobnie. Ok, i trzecia próbka, inna niż wszystkie pozostałe, no wygląda dość kosmicznie. Na pierwszy rzut oka nie wiadomo, o co tutaj w ogóle chodzi, a ja Wam już tutaj powiem. Tutaj oczka nie są wbijane ani w całość, ani w tylną, ani w przednią, lecz w trzecią. Co to znaczy? Co to jest ta trzecia nitka? Ona jest używana bardzo rzadko i jak popatrzymy sobie na budowę półsłupka z lewej strony, to zobaczymy, że po wbiciu w całe oczko, hop, mamy te dwie i tutaj zostaje jeszcze taka poprzeczna. I ta poprzeczna to jest właśnie ta trzecia nitka, czyli tutaj nie jest to łatwe. Zobaczcie, wyginam sobie i wbijam się pod trzecią nitkę. Dlatego to, co tutaj widać, to są właśnie całe oczka widoczne. Zobaczcie, jak wbijam się w trzecią, to automatycznie góra idzie do przodu, pochyla się. Za chwilę oczywiście wszystkie pokażę Wam na przykładzie takim na żywo. Ok, no to przykład na żywo. Na początku robię sobie oczywiście łańcuszek, czyli podstawę do płaskiej robótki. A zrobię sobie tylko parę oczek, żeby pokazać Wam, o co tutaj chodzi. Hop, hop, hop. Ok, zaczynam oczywiście od drugiego oczka i robię zwykłe półsłupki. I hop. Ok. Teraz, aby zrobić w ogóle taką płaską próbkę, no to po prostu puszczam to i zaczynam od pierwszego oczka. No i zobaczcie, i ta robótka będzie robiona normalnie na całych oczkach, czyli normalnie wbijam się, ciągnę sobie tą nitkę roboczą, tak, pokażę Wam, w jaki sposób zrobić taką próbkę też. Hop, przeciągam ją pod pierwsze, robię normalnie oczko łańcuszka i wbijam się znowu pod całe oczko. Zobaczcie, całe, znowu całe, czyli znowu dwie nitki. Najczęstszym właśnie błędem osób początkujących jest wbijanie się tutaj pod jedną nitkę, albo przednią, albo tylną. Ale musimy pamiętać, że jedna nitka jest tylko jak robimy łańcuszek, czyli jak tworzymy sobie łańcuszek, tutaj sobie specjalnie utworzę ten łańcuszek, to na łańcuszku, hop, mamy tylko, no jakby mamy trzy nitki zawsze, tak? Czyli mamy do wyboru albo wbicie się pod jedną nitkę i wtedy jedna jest u góry,
dwie są na dole, albo wbicie się pod dwie nitki i wtedy dwie są u góry, jedna na dole. Przy przerabianiu już później na robótce, na której rząd już jest przerobiony, nie mamy takiego wyboru. Zawsze musimy się wbijać właśnie pod dwie nitki i to jest prawidłowe wbicie właśnie się w oczko, czyli hop i pod dwie. Zawsze te dwie. Te dwie są naszym jednym oczkiem. Ok, gdybym chciała znowu zrobić taką samą próbkę, wbijam się pod ostatnie, nakładam sobie oczko i normalnie przerabiam ten półsłupek. Hop. I zobaczcie, mam rząd, który się skończył na tym oczku. Mogę sobie go troszkę ściągnąć i mam, widać u mnie, dwa razy rząd z prawej strony. Nie widać prawego i lewego. No dobra, to jest w całości. A gdybym miała się wbijać na tylko tylną nitkę, to jak to robimy? Już pokazuję. Oczywiście pierwszy rząd dokładnie tak samo mam przerobiony. Mam też zrobione oczko łańcuszka, ale oczko łańcuszka już robimy na tylnej nitce, tak żeby cały rząd wyglądał tak samo. Hop! I zobaczcie, tylko na tylną, tylko na tylną i wszystkie tak samo tutaj i tak samo tutaj. Tutaj oczywiście to oczko nam zostaje, hop, nakładam sobie to oczko, żeby ono mi nie uciekło i przeciągam. I za daleko przeciągnęłam, bo już mam tutaj, zobaczcie, oczko. Więc powinno być tak. I teraz jeszcze powinnam. O, i teraz mam półsłupek. Widzicie? I ta nitka, którą zostawiliśmy, ona zostaje z przodu. Ok, no to teraz opcja na tylną nitkę. Jej z przodu nie widać. Ona zostaje nam z tyłu robótki. Zaraz Wam oczywiście pokażę standardowo w dwie strony, no bo tu jest taki dość dziwny przykład, prawda? Ok, no to teraz jak zrobić, żeby było? No to robimy i bierzemy tylko za przednią. Przednia, hop, przednia, przednia. Czyli nie w całe, tylko w tą przednią. Przednia. I przednia. I tutaj na samym końcu też przednia. Nakładam, przeciągam. Tak, żeby nic mi tutaj nie uciekło. Ok. I tutaj niby normalnie, aczkolwiek po prostu te nitki zostały nam z tyłu rzędu. No dobra. Ostatnie, czyli trzecia nitka, third loop po angielsku. Za chwilę oczywiście wszystko tutaj podpiszę, co jest co, czyli standard, back loop only, front loop only i third loop. To takie skróty z amerykańskiego, czyli po prostu standardowa, przednia nitka, tylna nitka, trzecia nitka. Inaczej się tego nie da nazwać. Ok, więc przejdźmy do przykładu trzeciej nitki. Oczywiście pierwszy rząd mamy zrobiony dokładnie tak samo, czyli ja muszę sobie spróć do tego samego momentu. Hop. I bierzemy. I teraz tak, patrzymy. To jest całe oczko, ale my nie chcemy. My chcemy tą trzecią nitkę. Czyli jak sobie popatrzymy od lewej strony, to to jest ta poprzeczna nitka, która jest w tym miejscu. Czyli hop, wbijam się w nią. Ona niestety jest zawsze trochę ciaśniejsza, bo standardowo nie jest przerabiana, tylko trzyma nam półsłupek. Hopka, narzucam, przeciągam. I normalnie wbijam się i robię tutaj pierwszy półsłupek. Teraz robię w drugim, tak samo muszę zobaczyć, gdzie ona jest. To jest poprzednia nitka, przytrzymuję sobie ją, bo ona nie jest luźna jak oczko. Ona jest zawsze trochę ciaśniejsza. No. Tu jest nawet mocniej ciaśniejsza, bym powiedziała. Jeszcze raz. Hop.
Próbuję. O, mam. Narzucam półsłupek. I zobaczcie, z automatu te oczka idą mi naprzód robótki. Od razu je widać, od razu stają się bardziej widoczne. Znowu szukam tej trzeciej nitki. I wbijam się. Ciasno, ale jest. Jak nie jesteście pewni, która to jest trzecia nitka, to sprawdzacie. Wbijacie się normalnie w całe oczko. Hop, no, ostrości jesteś ważna. Wbijacie się w całe oczko i patrzycie, bo trzecia nitka zostaje tak naprawdę pod szydełkiem. Więc wyjmuję i teraz wiem, że to jest na pewno moja trzecia nitka. Mam nadzieję, że to dobrze widać tutaj. Wiem, że ta nitka, która jest tutaj, no, ostrości, ta nitka, która jest tutaj, to jest ta trzecia nitka, tak? Zresztą widać, tutaj jestem wbita też w tą samą nitkę. Patrzę, ona jest od razu pod oczkiem. Ciasna, nie do przerobienia praktycznie, ale zobaczycie, że jak będziecie robić tutaj dość luźno, to ona w kolejnych rzędach już nie będzie taka ciasna. No, tu zawsze ta, nie ta, tylko ta druga. I zobaczcie, z automatu cały rząd ułożył się w taki sam sposób, dokładnie jak tu. Czyli górna część oczka układa nam się na przodzie. Czyli jeszcze raz, standard, tylna nitka, przednia nitka, trzecia nitka. Oczywiście standardowa robótka będzie wyglądała tak, że będziemy widzieć prawą oraz lewą stronę półsłupków. I wtedy ona już nie wygląda dokładnie tak samo jak tutaj na tym przykładzie, hop, bo tutaj widać tylko prawą stronę półsłupków, a widać lewą i prawą. Wtedy, niezależnie czy robicie błąd z zostawianiem przedniej nitki lub tylnej nitki, każda strona będzie wyglądała praktycznie tak samo. Dlaczego? Ponieważ jeżeli zostawiacie przednią nitkę, czyli robicie tylko w tylnej nitce, no to hop, zobaczcie, zostawiam i z jednej strony po prostu zostaje nam ta nitka. Hop. A jeżeli zostawiacie tylną nitkę i tylko przednią przerabiacie, no to na pewno będzie zostawała z drugiej strony robótki. Zobaczcie, przerabiam tylko przednią nitkę. I teraz tak, tutaj widać, że zostawiłam przednią nitkę, ale tutaj nie widać nic. Ale jak odwrócę, no to została mi nitka, czyli przednią przerobiłam, a tylna została, więc z której strony będzie widać ten błąd? To jest właśnie to, ta nitka. Ok, jak się ma tutaj, jeżeli zaczniemy robić tylko trzecią nitkę? No to, jeżeli będziemy ją robić z dwóch stron, no to wiadomo, że zaczniemy, hop, i tutaj ja widzę lewą stronę półsłupków, czyli od razu tą trzecią nitkę. Trzecia nitka jest widoczna pod każdą, tutaj zobaczcie, hop, i próbuję się w nią wbić. Oczywiście to nie jest super łatwe, dlatego trzecią nitkę raczej robimy właśnie na robótkach okrągłych lub no także robimy każdy rząd, tak jak tutaj był na przykładzie, że każdy rząd zaczynam od początku, od prawej do lewej, od prawej do lewej, to wtedy z jednej strony to widać. A jak będę robiła to z dwóch stron, no to zobaczcie, tu znowu muszę się wbić, a wbicie od przodu pod prawą nitkę, pod trzecią nitkę, nie prawą, nie jest wcale takie super wygodne i super przyjemne. Hop, znowu się wbiłam. No dobra, no i teraz nie widać tych oczek, które się kładą, bo one się kładą z drugiej strony. Czyli nie z tej strony, z której aktualnie przerabiamy, tylko z tej drugiej strony. Zaraz Wam to oczywiście pokażę. O, trzecia nitko! Dlaczego nie chcesz się dać tutaj? Widać, że robiłam dość ciasno półsłupki i przez to ta trzecia nitka nie jest aż tak łatwa. Ok, z tej strony to wygląda normalnie, a z tej strony dopiero widać, że kładą mi się i widać górną część półsłupków. Więc tak to wygląda na standardowej robótce, którą robimy od prawego do lewego, od prawego do lewego, za każdym razem odwracając, odwracając, odwracając. A w taki sposób to wygląda na robótce, którą robię zawsze od prawej do lewej, czyli albo nie odcinam nitek, albo za każdym razem odcinam i robię od początku. Więc to jest bardzo duża różnica. Taka robótka będzie wyglądała inaczej, więc raz będzie z prawej strony widać,
a raz z lewej strony będzie je widać i w taki sposób ta robótka po prostu no będzie wyglądała zupełnie inaczej, nie? Ale w taki sposób można sobie zrobić szalik. Dzięki temu szalik z każdej strony będzie wyglądał tak samo. Okej, no to przechodzimy z powrotem. Przechodzimy teraz do błędów osób początkujących. Okej, pokażę Wam trzy błędy osób, które zaczynają szydełkować, może nawet cztery, i jak je wyeliminować. Okej, po pierwsze, jaki błąd? To może nawet nie jest do końca błąd, tylko kwestia przyzwyczajenia się do robótki, czyli trzymanie tutaj. Pamiętamy, żeby na początku trzymać wszystkie nitki, bo jeżeli będziemy sobie nakładać na szydełko, to się nie da. Dlatego musimy sobie najlepiej środkowy i kciuk, hop i hop. I przede wszystkim nie w taki sposób ciągniemy, bo zawsze nam się będzie naciągał bardzo łańcuszek, tylko ciągniemy narzucając od góry, czyli zawsze hop, 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 hop. Dlaczego? Ponieważ przy takim narzucie mamy większą kontrolę nad tym, jak ciasne są nasze oczka. Ok, drugi błąd. Robienie zbyt ciasno, czyli naprężanie tego wszystkiego i ściąganie za każdym razem. Hop, ja nawet nie umiem tak ciasno robić, bo już jakby mam wyrobione, ale wszystko super ciasno, super, wszystko napięte, palce napięte, zresztą widać, mój palec się robi aż czerwony od tego. Wszystko super ciasno. Jak będzie za ciasno, to w te oczka później nie wejdzie nam szydełko. Widać, że jest ciaśniej, szydełko nie wchodzi tak łatwo i wszystko jest mega napięte. Trzecia opcja to tak naprawdę przeciwieństwo drugiej, czyli robienie zbyt luźno. Tak luźno, że praktycznie nie widać oczek, czyli hop, zobaczcie. Robię, wszystko mam mega rozciągnięte i te oczka są mega, mega szerokie. Hop, ojejku, nie naciągamy, bo wszystko jest za lekko i wszystko jest takie rozlazłe. I teraz, o nie, gdzie są moje oczka? Przy robieniu półsłupków wszystko się tak bardzo rozłazi, że zobaczcie, ja tu spróbuję nawet zrobić taki bardzo rozciągnięty słupek, półsłupek. Ojejku, ojejku, wszystko takie i ta robótka tutaj, no będzie niestety rozłazić się, bo nic z tego tak naprawdę nie widać. Trochę to wygląda jak poplątana nitka. Jak się tego ustrzec? Próbować za każdym razem ścisnąć troszkę tą nitkę, troszkę ją ściągnąć. Nie musi być od razu super, ale zobaczycie, że z czasem ta praktyka dotykania właśnie tutaj szydełka i ściągania sprawi, że Wasze oczka będą równiejsze. Nie będą za szerokie, nie będą też za ciasne. W drugą stronę, jeżeli robicie za ciasne, to troszkę rozluźnić. Niewiele, po trochu, też wtedy zobaczycie, że te oczka już nie są takie ciasne, już jest Wam wygodniej, ale to jest kwestia praktyki. Więc ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. No i ostatni błąd, to tak naprawdę pokazywałam już przed chwilą, czyli nie robienie w całe oczka, tylko robienie tylko na tylnych nitkach. Ja rozumiem, na łańcuszku jest jedna nitka, ale później trzeba pamiętać, że oczka są w całości dwie nitki, zawsze dwie nitki. Chyba że w danym schemacie mamy napisane back loop only, czyli tylko tylna nitka, lub front loop only, czyli tylko nitka przednia. Więc bardzo warto czytać schematy, warto zobaczyć, co tam jest napisane, ale standardowo przerabiamy zawsze oczka w całości. Jeśli macie jakieś problemy, pytania i tak dalej, piszcie w komentarzu. Ja tu Wam pokazałam cztery przykłady takie podstawowe. Jeśli coś gdzieś umknęło mi, albo warto by było o tym nagrać kolejny poradnik, piszcie w komentarzu, ja będę wdzięczna za wszystkie pomysły, wszystkie Wasze problemy, bo chciałabym Wam jak najbardziej pomóc zacząć przygodę z szydełkowaniem. Więc co? Mam nadzieję, że ten krótki poradnik rozwiał niektóre chociaż niepewności i problemy związane z szydełkowaniem. A na tę chwilę będę wdzięczna oczywiście na łapkę w górę, subskrypcję kanału i dzwoneczek. No i rozgoście się na tym kanale, bo jest tu wiele, wiele tutoriali, no i także różnych poradników, lekcji szydełkowania, więc
Dzięki, że byliście ze mną i do następnego. Pa!